Dzień dobry, kochanie. Dziś nagrywam dla Was taki filmik o tym, co jest moją fascynacją ostatnimi czasy, a mianowicie o ściółce. Ściółki są różne, te żywe i te nieżywe. Ja pokażę Wam dzisiaj ściółkę, którą pozyskałam tutaj od sąsiadów. Oni mają piękny lasek na swojej posesji i postanowili ten lasek i jego okolice wygrabić. Powstało około metra sześciennego ściółki. Ściółki składającej się z igliwia, z szyszek i z listków brzozowych. Ona wygląda mniej więcej tak. Około kubika tej ściółki przetransportowaliśmy tutaj do mnie. Oni byli zdziwieni, po co ja tego potrzebuję. Oni by to jakoś zutylizowali, prawdopodobnie spalili. Natomiast ja to przeznaczyłam tutaj na podsypanie moich roślin od strony murku, od sąsiada. Dlaczego tak robię? No oczywiście przyczyn ważnych jest kilka. Między innymi dlatego, żeby nie przerastały mi chwasty. Czyli główna przyczyna to, żeby nie rosły chwasty, ale chyba jeszcze ważniejszą przyczyną jest to, że ściółka trzyma wilgoć. W dzisiejszych czasach, kiedy o tą wilgoć jest bardzo trudno i kiedy nasza matka ziemia coraz bardziej kara nasze złe jej traktowanie tym, że deszczy jest coraz mniej, ważne jest, żeby rośliny miały tą wilgoć, miały dostarczaną z zewnątrz, a wtedy jak jej nie ma, to żeby ona mogła pozostawać w glebie jak najdłużej. I taką funkcję spełnia właśnie ściółka. Tutaj mam tuje kurniki, które już w tej chwili mają około 1,50 m wysokości. Te tuje były ściółkowane szyszkami. Pozyskiwanie szyszek to jest po prostu zbieranie szyszek do pojemnika i wysypywanie tutaj. Więc to jest taka dosyć mozolna i żmudna praca, którą wykonywałam za każdym razem, kiedy Lenę wyprowadzałam na spacer. Natomiast tutaj no, ściółka jak gdyby spadła mi z nieba i ja ją tutaj zagospodarowałam. Zobaczcie, wszystkie te moje tuje są wyściółkowane. Ściółka trzyma wilgoć, zapobiega chwastom. Gdyby chwasty rosły tylko tutaj, no to jest, że tak powiem, pikuś czy też pryszcz. Natomiast te chwasty, które się tutaj rozprzestrzeniają, one wchodzą mi na moją rabatkę. O, tutaj tą. Z pigwami, z jakimiś wydzinami. I ja nie chcę, żeby się tak działo. Najprostszą metodą zapobieżenia temu zjawisku jest właśnie chyba, moim zdaniem, wyściółkowanie tej części. I wyściółkowałam tą część od murka, tutaj od sąsiada. Warstwa tej ściółki jest dosyć spora. Ja bym powiedziała, że gdzieniegdzie to jest nawet 20 cm. Oczywiście, że jak przyjdzie wilgoć, jak tutaj pochodzę kilka razy, bo w ten sposób ją ubijam, to jej zrobi się znacznie mniej. Natomiast ona z czasem ulegnie rozkładowi, stworzy nam fajną ziemię, ziemię o odczynie kwaśnym, bo to jest głównie igliwie sosnowe, ale właśnie o kwaśne nam w sumie chodzi, bo mam tutaj tuje, mam tutaj jałowce, tutaj już są jałowce, zobaczcie. Tutaj jest, mam również dwie piękne jodły kanadyjskie. To są te, które po roztarciu igiełek dają piękny, taki pomarańczowy aromat. To jest właśnie to. I tutaj jest ta ściółka. Bardzo poważam tego typu rozwiązania. To są rozwiązania ekologiczne i to są również rozwiązania, które powodują, że ubywa nam pracy. Ja tutaj oprócz tych szyszek to posadziłam jeszcze poziomki, które też miały się dobrze. No ale oczywiście w poziomkach rosły i mlecze, i inne chwasty, które się rozprzestrzeniały. Całą tą ścianę tutaj od sąsiada przy murku wysypałam tą ściółką. Wystarczyło mi tej ściółki. Tutaj jałowce również są podsypane ściółką. Też myślę, że dobrze im to zrobi. Wygląda to dobrze, bo to jest też ważne dla mnie, żeby wyglądało to estetycznie, więc wygląda to dobrze, a ponadto spełnia swoją funkcję. Jeszcze troszeczkę mi tej ściółki zostało,
Zaraz Wam pokażę, gdzie ją jeszcze wykorzystałam. Pigwowce, te, które podcinałam, żeby były bardziej smukłe. Aronia. Popatrzcie, ile tej ściółki tutaj jest. I właśnie pod moją kanadyjką drugą, obydwie kanadyjki są podsypane tą ściółką. A ściółka spełnia jeszcze jedną funkcję tutaj u mnie, a mianowicie tak, ostatnio mówiłam Wam, że wyrównuję, staram się wyrównywać podwórko. Rozpoczęłam tą akcję wyrównywania tutaj podwórka. Podwórko tutaj po prawej stronie jest niżej niż po lewej, a ściółki położyłam tak dużo, na tyle mi wystarczyło, że poziom gruntu poszedł troszeczkę w górę razem z tą ściółką. W związku z tym tutaj łatwiej mi będzie wyznaczyć taki poziom prawie optymalny. Tutaj najbardziej grunt się zapadał, w tej chwili jest tutaj sporo ściółki. Także tak to wygląda. Można wykorzystać ściółkę, którą igliwie, szyszki, do której mamy dostęp. I ja to właśnie tak tutaj zrobiłam i mam nadzieję, że to mi się sprawdzi. Cieszę się z tego, bo między tujami, za tujami, ale również między tujami wystarczyło mi tej ściółki, żeby ją tutaj rozłożyć i mam nadzieję, że chwastom to nieco utrudni życie. Wygląda to tak, z tej strony, z której patrzymy na ten zagon, na tą rabatę, więc wygląda to dosyć fajnie. I to rozkładając się, zrobi nam tutaj fajną ziemię. Tak to wygląda. No, wystarczyło, tak jak mówię, jeszcze na jedno miejsce i pokażę Wam, na co mi tej ściółki jeszcze wystarczyło. O, tutaj wzdłuż murku, gdzie wrzucałam spod mojej sosny igliwie i szyszki, również wystarczyło mi, żeby dołożyć tej ściółki. Tutaj jest wyjątkowo sucho, ponieważ to miejsce jest położone najbardziej, najwyżej na całym podwórku. I te tuje, które tutaj są, to są brabanty przeplatane ze szmaragdami. One mają naprawdę sucho. I w związku z tym ta ściółka tutaj będzie pełniła funkcję głównie zatrzymywania wilgoci. Ponieważ tutaj jest północ i jest dosyć sucho, ale i dosyć ciemno, więc ta ściółka, mam nadzieję, że właśnie spełni swoją funkcję jako taki zatrzymywacz wilgoci. I tutaj tej ściółki już jest dosyć sporo, ponieważ ona jest dosyć systematycznie tutaj układana i rozrzucana i to wygląda w ten sposób. A na końcu tego zagonu z tujami mam taki reprezentacyjny trójkącik z różnymi ozdobnymi roślinkami. Są tutaj dwie aronie, które Wam pokazywałam, ale jest tutaj też różanecznik. On też jest podsypany. I tutaj też jest ściółka moja. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Buziaczki!